Ludzie są podzieleni. Albo wierzą w kosmitów, albo nie. To jedna z tych rzeczy, która daje do myślenia. Jedni zastanawiają się mniej, a inni bardziej. Ale niezależnie od tego, czy to cię obchodzi, czy nie, trudno zaprzeczyć niektórym dowodom. Jak na przykład obce obiekty w naszym Układzie Słonecznym, czy UFO, które zarejestrowało wojsko. Oto 10 rzeczy, które sprawią, że uwierzysz w kosmitów. Projekt Blue Book. Jestem przekonany, że jeśli choć trochę interesujesz się takimi teoriami, to słyszałeś o tym projekcie. Zresztą kiedyś już nagrałem o tym film. Wracając, był to program Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych do badania UFO w latach 1947-1969. W tym czasie zgłoszono ponad 600 raportów przez wojsko, a 701 obserwacji pozostało niezidentyfikowanych. Ten projekt miał siedzibę w bazie Sił Powietrznych. Niestety został z jakiegoś powodu rozwiązany. Biorąc pod uwagę, jak tajne mogą być władze, jeśli chodzi o UFO, możesz być dość zaskoczony, gdy dowiesz się, że możesz faktycznie przejrzeć projekt Blue Book w publicznych rejestrach. Śledztwa i badania wykazały, że żadne zgłoszenie o UFO zbadane i ocenione przez siły powietrzne nigdy nie stanowiło żadnego niebezpieczeństwa narodowego. Ale zauważyli również, że nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek obserwacje sklasyfikowane jako niezidentyfikowane nie wykraczają poza zasięg dzisiejszej wiedzy naukowej i technologii. Więc oznacza to, że wszystkie te obserwacje, owszem, mogły być obcymi, ale korzystali z technologii, o której już wiemy. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, aby ocenić ten film oraz aby zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych niesamowitych filmów. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama pafi.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem. Tajemniczy sygnał radiowy. Większość z nas chociaż raz w życiu zastanawiała się, czy istnieje życie na planecie podobnej do naszej. Cóż, jeśli mają radia i wysłali sygnał, to być może tak. W 2019 roku naukowcy szukający oznak życia odebrali niewyjaśniony sygnał radiowy, który wydaje się pochodzić z Proxima Centauri. Jest położony około 4,2 lat świetlnych od nas. Co najmniej dwie planety krążą wokół tej gwiazdy, a naukowcy uważają, że jedna z nich może być skalista i umiarkowana tak jak Ziemia. Sygnał został odebrany za pomocą Obserwatorium Parku w Australii między kwietniem a majem 2019 roku i nadano mu nazwę BLC-1. Zespół naukowców jest optymistycznie nastawiony na ten sygnał. Nie wiedzą dokładnie, co to jest. Myślą, że mogą to być coś zupełnie przypadkowego. Na przykład może to być obiekt, który nie transmituje poprawnie. No nie wiem, jakiś niezidentyfikowany satelita, uszkodzona elektronika w pobliskim budynku, przejeżdżający samochód lub nawet samolot. Niesamowita wiadomość, ale nie do końca zweryfikowana. Obce szczątki, które wleciały w nasz Układ Słoneczny. Mnie to nie do końca przekonuje, ale nie zmienia to faktu, że jest to bardzo interesujące. Według profesora Abrahama Lauba jest to kawałek zaawansowanej technologii stworzonej przez odległą cywilizację. Coś, co ma kształt podłużnego kawałka skały, przeleciało blisko Ziemi. Ale czy faktycznie może to być coś więcej niż tylko szybko poruszający się kawałek skały? Obiekt Muamua został zauważony przez teleskop na Uniwersytecie w Hawajach 19 października 2017 roku. Naukowcy nie byli w stanie ustalić, dlaczego nie został przyciągnięty przez grawitację Słońca. Przeleciał tak, jakby grawitacja w ogóle go nie obchodziła. W pewnym dokumencie został opisany jako prawdopodobnie w pełni sprawna sonda wysłana przez obcą cywilizację w kierunku Ziemi. Ale sceptycy sądzą, że to nic innego jak zabłąkana kometa, która wleciała do naszego układu. Jakie jest Twoje zdanie?
Teraz nadszedł czas na temat, na który z pewnością będziesz trochę sceptycznie nastawiony. Chodzi o to zdjęcie, które rzekomo przedstawia kosmita. Pochodzi podobno z UFO, które się rozbiło w Rosji. Rozbiło się w dość niefortunnym miejscu, ponieważ do najbliższego miasta jest aż 2 godziny drogi. Mężczyzna, który go znalazł, zaalarmował władze. Jednak przed władzami przyjechała jakaś inna organizacja, która wiedziała o całym zajściu o wiele szybciej. Jedyne co nam pozostało, to zdjęcie, które szybko zostało wysłane, a konwersacja została usunięta. Władze zabrały także telefon osobie, która znalazła rzekomego kosmita, co już brzmi bardzo podejrzanie. Myślicie, że ta historia jest prawdziwa? A może to zdjęcie to tylko Photoshop? Inteligencja pozaziemska. Paul Hallier wygląda na zwykłego człowieka. Jest inżynierem, pisarzem, politykiem i komentatorem. Wychowywał się na farmie w pobliżu Waterford. Jednak w 1967 roku poleciał do Saint Paul, Alberta, aby oficjalnie przygotować lądowisko dla UFO, które zostało zbudowane w ramach kanadyjskiego projektu obchodów stulecia miasta jako symbol utrzymania przestrzeni wolnej od ludzkich działań wojennych. W 2006 roku Paul trafił na nagłówki gazet publicznie ogłaszając, że wierzy w UFO. 2 lata później zażądał, aby Open World Commented ujawnił, że ich obca technologia mogłaby zostać wykorzystana do rozwiązania problemów ze zmianami klimatu. Powiedział: chciałbym zobaczyć technologię, która eliminuje spalanie paliw kopalnianych. To pokolenie może uratować naszą planetę. Musimy przekonać rządy do wyznania tego, co wiedzą. Niektórzy podejrzewają, że wiedzą bardzo dużo. I to może wystarczyć, aby uratować naszą planetę. Twierdzi, że co najmniej 4 obce gatunki odwiedzają Ziemię od 1000 lat, a większość pochodzi z obcych systemów gwiezdnych. Większość z nas chociaż raz użyła określenia latający spodek. Jest to popularny termin do używania opisu UFO w rzekomo prawdziwych obserwacjach, jak i tych fikcyjnych. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd to określenie się wzięło? Pochodzi od człowieka znanego Kenneth Arnold, który miał pewne doświadczenie. 24 czerwca 1947 roku prywatny pilot Kenneth Arnold powiedział, że zobaczył ciąg 9 błyszczących, niezidentyfikowanych obiektów latających, które przeleciały obok Mount Rainier. Co ciekawe, z analizy wynikło, że leciały ponad 2000 km na godzinę. Obserwacja Kennetha była pierwszą obserwacją po II wojnie światowej i we wszystkich wiadomościach przypisywano mu rozpoczęcie nowej współczesnej ery obserwacji UFO. Oni wiadomości pomogły stworzyć te słynne terminy o UFO, które znamy. Kenneth leciał do Waszyngtonu i przeleciał nad górą Mount Rainier w poszukiwaniu rozbitego samolotu transportowego. Był tam tuż przed 15:00, na wysokości 200 stóp zauważył serię jasnych świateł. Do dzisiaj nikt nie ma pojęcia, co to mogło być. Wielu z nas jest przekonanych, że kosmici istnieją, ale nie do końca wiedzą, jak to udowodnić. Na szczęście powstały organizacje, które udowadniają to za nas, jak na przykład Instytut SETI, który w wolnym tłumaczeniu nazywa się Poszukiwacze Pozaziemskiej Inteligencji. SETI jest organizacją badawczą typu non-profit, położoną w sercu Doliny Krzemowej. Jego historia rozpoczęła się w 1984 roku i miała zaledwie 2 pracowników. Obecnie rozrosła się do ponad 100 pracowników i specjalistów w zakresie edukacji i administracji. Instytut ma za zadanie zrozumieć życie poza Ziemią. Chce znaleźć dowody na istnienie obcych cywilizacji. Są przekonani, że poza naszym Układem Słonecznym mogą istnieć miliardy planet, na których znajduje się życie. Niestety z naszą dostępną technologią jest to trudne.